Panie premierze, chciałam zapytać pana, jak pan odbiera to całe zamieszanie w koalicji w sprawie aborcji oraz odwołanie wiceministra Sługockiego, który na głosowaniu jednak nie był, ale był w podróży służbowej. Odbieram to jako sypanie się tej koalicji, jako kłótnia wewnątrz tej koalicji, która może doprowadzić do nie tylko napięć, ale do rozpadu tej koalicji. Widać, że oni, zwróćcie uwagę państwo, nie potrafią zajmować się realnymi, konkretnymi tematami ważnymi dla Polaków. Od centralnego portu komunikacyjnego po zamrożenie albo zrekompensowanie podwyżek cen energii. To jest to, co Polaków dzisiaj boli. Drożyzna. Platforma Obywatelska równa się drożyzna. Rząd Tuska równa się drożyzna. Dzisiaj Polacy tego doświadczają. Rozmawiałem, będąc nad morzem, z przedsiębiorcami lokalnymi. Mówią mi wszędzie, że jest mniej turystów. Gdzie jest bon turystyczny? Jak były problemy z turystyką, realizowaliśmy bon turystyczny. Więc tutaj wydaje mi się, pani redaktor, że wyraźnie widać bardzo poważne pęknięcia. Widać też, że część tej koalicji, zwłaszcza PSL, może część też Polski 2050, nie chce iść na pasku szalonych, ideologicznych haseł promowanych przez lewicę. Ja z mojej strony mogę powiedzieć tylko, że rozumiem ich, chociaż nawet nie jesteśmy w jednym obozie politycznym, nie zgadzamy się ze sobą, dlatego że dzisiaj Polski nie stać na luksus kłótni w temacie spraw światopoglądowych, obyczajowych. Naprawdę mamy ruskich za wschodnią granicą. Naprawdę mamy potężny kryzys w Unii Europejskiej. Naprawdę globalna scena polityczna trzęsie się w posadach. Zajmijmy się tym, co umacnia Polskę. Centralny port komunikacyjny, siła polskiego budżetu, siła polskiej armii, a nie projektami ideologicznymi. I tutaj jak najbardziej rozumiem PSL i rozumiem tę frustrację działaczy. Ja muszę też powiedzieć, że jeżdżąc po Polsce spotykam się z ludźmi, którzy mówią, głosowałam na trzecią drogę, głosowałam na PSL. Już więcej nie będę na nich głosować, bo oni idą na pasku lewicy, idą na pasku Tuska.